Jaki filmowy początek, jaki muzyczny początek? Zaczynamy 30 lipca w sobotę i na otwarcie muzyczne koncert Daniela Melingo z Argentyny. To jest najprościej mówiąc taki amerykański Tom Waits, przyjeżdża do Polski po raz pierwszy i ten koncert nosi tytuł Przeklęte Tango i tak też to będzie. Maldito Tango to jest coś, co Melingo muzycznie, o czym Melingo muzycznie opowie nam na dwóch brzegach, bo on korzystając z tej muzyki argentyńskiej, z tradycyjnej muzyki argentyńskiej, opowiada jakby swoją historię. To będą wszystko jego kompozycje, jego utwory z bardzo ciekawym też zestawem muzyków. Także Daniel Melingo na dwóch brzegach na Zamku w Janowcu w sobotę wieczorem. Natomiast otwarcie filmowe to jest Grand Prix Cannes, bracia Dardenne, Chłopak na rowerze. Film, który jest kontynuacją tego wszystkiego, co wiemy o braciach Dardenne, którzy już dwukrotnie zdobyli Złotą Palmę, ale który w sposób jeszcze inny dotyka tych relacji pomiędzy światem dorosłych i światem dziecka i tej próby osiągnięcia ideału, tej próby życia, które wydaje się bardzo proste, jeżeli tylko jesteśmy wobec siebie szczerzy, uczciwi i nie boimy się miłości. To o tym jest właśnie ten Chłopak na rowerze. Ale też w sobotę otwarcie sekcji Muzyka Moja Miłość i Mama Afryka. Premierowy pokaz bardzo dobrego dokumentu o Miriam Makeba. W tym roku z Kazimierza będziemy podróżować prosto do Włoch, sekcja Viaggio in Italia, no i tutaj Roberto Rossellini, ale nie tylko. Roberto Rossellini, Liliana Cavani, Leonardo Sciascia, to są trzy nazwiska, które pod tym Viaggio in Italia zamieszczamy. Roberto Rossellini, twórca neorealizmu, będzie mieli szansę zobaczyć zarówno te filmy, które przyniosły mu sławę, a więc Rzym, Miasto Otwarte, Paisa, ale też takie perełki, takie ciekawostki, jak film L'Amore na przykład, gdzie Anna Magnani gra właściwie w monodramie filmowym, tak można to nazwać, ale w drugiej części tego filmu, L'Amore, Miłość, pojawia się w roli San Giuseppe, czyli świętego Józefa, sam Federico Fellini, jeszcze wtedy początkujący, nikomu nieznany Federico Fellini, zrobiony na platynowego blondyna. A będziemy mieli też szansę zobaczyć film z późniejszego okresu Roberto Rosselliniego, czyli właśnie pod tytułem Viaggio in Italia, podróż do Włoch z Ingrid Bergman i z Georgem Sandersem. Taka opowieść o tym, jak splata się niesamowicie przeszłość, historia z teraźniejszością. Słynny film wprowadzający w taką estetykę nowoczesnego kina. I to będzie w ogóle taki pojedynek pomiędzy Anną Magnani a Ingrid Bergman, dlatego że to były dwie wielkie muzy Roberto Rosselliniego. Liliana Cavani to jest reżyserka włoska, która niewątpliwie jest kontynuatorką tego, co stworzył Roberto Rossellini, ale ona opowiada o konflikcie wojennym z punktu widzenia kobiety w sposób bardzo przejmujący w dwóch filmach Skóra, La Pelle i Nocny portier. I tu znowu znakomita obsada. W pierwszym filmie Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni i Burt Lancaster, a w filmie Nocny portier Charlotte Rampling i Dirk Bogart. I Leonardo Sciascia. To jest z pewnością nazwisko najmniej znane, a to jest znakomity sycylijski pisarz, który pokazuje tę rzeczywistość sycylijską, czyli tę rzeczywistość, w której prawa sankcjonuje mafia, w sposób taki widziany od środka. I bohaterami jego powieści są właściwie antybohaterowie, nieudacznicy, takie postaci, które wiadomo, że muszą być skazane na klęskę, bo przecież powinny wiedzieć, w jakiej rzeczywistości żyją. A mimo to on czyni ich swoimi bohaterami i na przykład w filmie Dzień Puszczyka jest fantastyczne pokazanie takiego małego sycylijskiego miasteczka, jak ono żyje, jakie tam są charaktery, jakie tam są postaci, jak to wszystko funkcjonuje. Także Leonardo Sciascia i ekranizację jego książek to jest też kolejny nurt w cyklu Viaggio in Italia. No i z niepokojem spoglądamy w niebo, ponieważ festiwal w Kazimierzu jest takim festiwalem, w którym nie siedzimy w kinie od rana do wieczora, ale jest to prawdziwie letni festiwal. To jest prawdziwie letni festiwal. My mamy te kina w namiotach, kluby festiwalowe właściwie na wolnym powietrzu. Każdy wieczór o 21:00 na Małym Rynku mamy projekcje filmowe pod rozgwieżdżonym niebem. Właśnie, mam nadzieję pod rozgwieżdżonym niebem, dlatego że
No, pogoda jest tutaj bardzo ważna, chociaż każdego roku się o nią martwimy, ale jakoś okazuje się, że nawet jeśli pada albo nawet jak jest straszny upał, to jesteśmy w stanie być szczęśliwi z tego, co tam wspólnie przeżywamy. Także bardzo zapraszam do Kazimierza i do Janowca. Dużo się będzie działo. W środę koncert na Małym Rynku z Arena di Verona z udziałem Paolo Conte. No a kiedyś, mam nadzieję, Paolo Conte na żywo w Kazimierzu, ale to w przyszłości.